Cześć, siemanko widzowie, z tej strony Rekalika. Dzisiaj wraz z całą ekipą zagramy w Squid Game. Jeżeli nie wiecie, co to Squid Game, to prawdopodobnie nie było was w internecie przez ostatnie tygodnie. I dzisiaj zagramy w dwie konkurencje właśnie z tego serialu. Jeżeli tego typu odcinek wam się podoba, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonkiem tam na dole i napiszcie komentarz, jaki następny film z ekipą mam nagrać, a ja lecę sobie już do pierwszej konkurencji i lecimy. Dobra, pierwsza konkurencja w dzisiejszym odcinku to będzie Jagji. Pewnie kojarzycie ją ze Squid Game, bo już w pierwszym odcinku główny bohater przekonał się, że ta gra potrafi być bolesna i w naszej ekipie również będzie bolesna. Pojedynki między chłopakami będą rozstrzygiwać się oczywiście na liście, ale jeżeli ktoś będzie walczył z dziewczyną bądź dziewczyny naprzeciwko siebie, mamy specjalne koło fortuny kar, które wystarczająco utrudni nam życie. Ja oczywiście zagram pierwszy i wylosuję kołem fortuny, kto będzie moim pierwszym przeciwnikiem. I uwaga, pierwszym przeciwnikiem będzie Farel, więc pojedynek na liście. Zapraszam Farela i lecimy. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Dobra, ja wybieram Jagdzie i zaczynam. Ja wybieram niebieskie, twoje czerwone, proszę bardzo. Uwaga. Za pierwszym razem! Smarujemy! No i nie wiem, jak mu zacząć. Aki! Wata z ucha wypadła. 3-4! 3-4! 3-4! Dobra, Krystian, gotowy jesteś? Jest! Drama. Dobra. Rogal trenował. Nieprawda. Prawda, prawda. Nie poddaje się wciągające. Dawaj. Proszę bardzo. Nie, no nie da się w to grać. O nie. O tak. Zła strona. Nie. Która? Wybieraj. Walczymy! Raz, dwa, trzy! Rzucaj! Nie trafi, nie trafi! Nie no, z oszust! Przepraszam! Nie chciałem, ale dobra, pomiędzy nami to już koniec! Ale masz kurczę tą łapę! Dobra, także są z nami dziewczyny Justyna i Klaudia. One nie będą się bić po ryjach, bo to niehumanitarne. Powiem tak, na waszym kole fortuny jest tak: Fireball, takis, plaster rybny, losowa fasolka ostra, spaghetti rybne, sos Carolina Reaper i skok na bungee. By nie było! Nie, żartuję, skoku na bungee nie ma! Dobra, także przed waszą konkurencją wylosujemy na kole fortuny waszą karę i uwaga, jest to kara pierwsza, czyli plaster rybny. Nie! Dobra, Justyna, także masz prawo wybrać sobie Jagdzi. A dobra, biorę czerwone jednak. Czerwone, niebieskie i walczycie. Easy, patrz na to, blisko na nogach. Musisz mieć różowe kapcie, musisz mieć różowe szybkie kapcie. I uwaga, pana, patrz, widzisz? Nie rób mi tego. Dobrze! Dobrze, Justyna! Kręciło się dwa razy. Dobrze, że umiałam. No kurde! Proszę. Maklej rybusi. No. Wolała ostrą fasolkę. Dobra, słuchajcie, jest kara dla Justyny. Taki plaster rybny, ohydny. Kuj, jak to śmierdzi. Ciesz się, że liścia nie dostajesz. O, poszło. O nie, ale śmierdzisz. Znaczy ryba. Grubo idzie. Jejku. Mam cały czas zatkany nos. Oddaj resztę, chyba że chcesz. Nie chcę. Zabierz to. Dobra. Chcesz rewanż, czy dajemy spokój? Chcę rewanż. Macie teraz inną karę. Losowa, ostra fasolka. Klaudia przegrała, Klaudia kładzie swoje Jagdzi i zaczynamy walkę. Nie da się tego zrobić! Aj, karamba. Za lekko. Kurde! O nie! Kurde, dwa razy się obróciło! Klaudia, nie. Dobrze, 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 dobrze. Tak! 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 Dobra, Klaudia, także Bean Basil, ręką sobie wyjmij, nie patrząc do środka. Ale są różne kolory, a który kolor co oznacza? No nie wiem, który wyjmiesz, to i tak będziesz musiała zjeść, to nie ma znaczenia. A na pomarańczowy? To jest pomarańczowy, to jest... Habanero. Habanero. Czyli jedną za Karoliną, przed Karoliną Reaper. O nie!
Mleko, proszę! No dobra, już idę. Trzeba gryźć i połknąć, czy lepiej nie przemyka, nie pogryza, nie? Zapytaj się Jacoba, bo on ma doświadczenie. Matko, pierwszy raz jem tą fasolkę! Pierwszy raz? Tak! Przepijaj to, przepijaj to. Jest koniec, nie? Ona nie lubi pikantnego keczupu, nie? Rewanżyk? Nie. 1-1, kończymy to. No i teraz mamy niespodziankę. Jako, że został Jacob, ale nie ma z kim się zmierzyć, to zmierzy się z kamerzystą, czyli ze Smalczykiem na liście. Co o tym sądzisz, panie Jacob? Cieszę się. W sumie jest bitwa klonów, ty. Znaczy, klon jest tylko jeden, nie? Jest, nie? Jacob, pamiętaj. Smalczykowi z prawej. Na z prawej. 3-4. No i zaczynam i cię niszczę. Proszę. Ty rzuciłeś? No. Nie mam pojęcia, jak się w to gra, ale nie trafiłem. I też. Jest! Nie! Nie! Jest! 3-4. Okej. 3-4. To jest niesamowite. Czy ja mogę raz w życiu trafić w to coś? Widzicie, znaczy? Nie mogę. Nie! Jest! Dobra. Dwa. Teraz dwa. 3-4. Okej. Rewanż. 3-4. Nie. No i nawet nie trafiłem. Byłeś Jacoba klasycznego. Nice. Jest. Delikatnie będzie. To z miłości. 3-4. Dobra, teraz ty. Nie podoba mi się to. Dawaj, bomba. Finito. Dzięki, Daniel. Lecimy do ciastek. Mówmy trochę o konsekwencjach, ponieważ tak jak w Squid Game, jeżeli rozwalicie wasze ciastko, będziecie musieli wylosować karę na kole fortuny. Dodatkowo będziecie mieli 10 minut na wydobycie kształtu z ciastka. Co tu się dzieje? A co 2 minuty będziecie zmieniać taktykę, również losowaną na kole fortuny. Na samym początku idziecie klasyczną taktyką, a później co 2 minuty zmieniacie taktykę. Zapraszam i lecimy. Dobra, niesiemy już ciasteczka, tak one wyglądają, niektóre lepiej, niektóre gorzej. Dobra, proszę bardzo, Justyna wylosowała gwiazdkę. A dziękuję. Klaudia wylosowała kółeczko, proszę bardzo. Jacob też, kółeczko. Chciałoby się, mój drogi. No i niestety, Krystian, muszę zostawić ci gwiazdkę. Czas, start, 10 minut, wystartował i zobaczymy, jak sobie poradzę. Jacob na razie taktykę obczaja u ludzi. Nie wiem, co robić, nie? Na razie patrzę. No zobacz, musisz nikt pokazać. Nie, nic nie pokazuj. O! No, zmarłem. Nie będzie. Jesteś wyeliminowany, teraz spadaj stąd. Dobra, Klaudia pomału wyciąga kółeczko, jest okej. Dobra, ciasty pękło. Klaudia i Jacob tylko w grze. Klaudia wydobyła kółko w 2 minuty. Nie, no Jacob też kończy, nawet nie będzie zmiany taktyki. Stop, zmiana taktyki. O nie. Dobra, jako że Jacob jako jedyny został w grze, musi zmienić taktykę. Wylosujemy kołem fortuny, jaka to będzie taktyka. Będzie ustawione, pokaż to koło, pokaż koło. Koło mówi, że musisz od tej pory lizać swoje ciastko. Jeżeli będziesz lizał od drugiej strony, to te warstwy tutaj są takie cienkie i możesz przelizać to. Tak. Mogę przelizać ciastko. Nie no, Jacob, tak, zobacz, bierzesz i... O, dobrze Justyna robi, dobrze, tak się robi właśnie. Jo, nie, ja taktycznie powolutku, mam jeszcze 8 minut. Taktycznie powolutku. Dobra, co się stało? Ja odkładam, to coś tu strzeliło. Ale to się topi tutaj, no. No tak, no, bo jest cieńsza warstwa. Sergio Minetti. Nie mogę patrzeć, jak on to robi, nie? Dobra, to jest koniec taktyki lizania, więc jako, że jesteś ostatnim w grze, więc losujemy dla ciebie kolejną taktykę. Igła plus ogień. Wow. Ja próbowałem tej taktyki i elegancko działa. Nie nagrzewa się tak super igła, ale lepiej za blisko nie trzymać, nie? All to is free. O Boże. Mi się ręce trzęsły, bo naprawdę zależało od tego jego życia. O, moi drodzy. No. Końcówa mu została. Tak, ja się już nie dał zepsuć. Dobra, Klaudynka, piąteczka. I lecimy do kar dla Justyny i Krystiana. Ale że obydwoje mamy karę? Tak jest. I karą dla Justyny jest Takis. Kurde, jest. Niosę ci na twoim talerzyku. Dobra, także karą dla Justyny jest Takis. No, myślę, że nie taka hardkorowa kara. Jedna z lepszych, jaka mogłaś trafić. O,
to są zarąbiste chipsy! No to co miałem powiedzieć? Akurat mi się trafiło coś, co mega lubię, bo to są chipsy z twojego odcinka, nie? Tak jest. No i one są ostre, i kwaśne, i słone. 5 minutes later. Co? Okej, dobra. Jednak nie to. Nie, one są dobre, ale są tak intensywne w smaku, że teraz po tym słodkim jeszcze bardziej to czuć, ale pali gardło. Dobra, kara dla Farela i uwaga, uwaga, co my tu... Ale niestety tylko fireball. Proszę bardzo. Talerz pójdzie. Talerz zbije. Krystian, trochę w jeszcze raz. Dzwoni. Do trzech razy sztuka. Twarda, twarda. Chcesz fireballa joystick? Na razie spoko. Oblizałem na razie. O, tylko. Zaczyna się. Oho. To tak, to jest ten cynamon. No. Język, normalnie drętwieję, paraliżuję. Nie polecam. Idę się napić. Jako, że dwie osoby zdołały wyciągnąć swój kształt z ciasteczka, no to oczywiście Jackie w finale. Kamień, papier, nożyce, zapraszam. Kafel spadł. To mi się podoba. Nie! Shit! Gratulacje. Ale pierwsza ciasteczko rozwaliłaś, więc ja bym Klaudiu tutaj winkował. Nie, powiem ci, że to była dobra rywalizacja z tobą. Dobra, to chyba, że tak. Dziękuję ci za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby palić do całej ekipy. Zostawiajcie łapę w górę, słuchajcie kanału z dzwoneczkiem. Tam na dole filmy, i do następnych trzymajcie się. Piona! No dobra.